Cześć wszystkim, witam w nowym filmie. Dzisiaj na warsztat biorę Jawę. To znaczy ona jest cały czas na warsztacie, ale dzisiaj się chcę nią zająć, bo no wynikł pewien problem ostatnio. Otóż w tym roku, znaczy jak wygląda to już jest 2021, ale jak nagrywam jeszcze w 2020, w tym roku sezon Jawą zakończyłem w ten sposób, że najpierw zgubiłem tablicę rejestracyjną, o czym już wspominałem w poprzedniej części z Jawą. No ale tablica jest już nowa, ramka jest nowa, już nic nie powinno się z tym dziać. No i kiedy już dostałem nową tablicę, musiałem zamówić nową, nie znalazłem tej starej. Kiedy zamówiłem nową tablicę, niedługo potem, podczas przejażdżki, nagle zauważyłem, że nie mam światła, nie mam prądu, nie działają kierunkowskazy ani światła. Szybko doszedłem do tego, że spalony był bezpiecznik, co w sumie nigdy mi się prędzej nie zdarzało. Bezpiecznik wymieniłem, ale za jakąś chwilę, jakiś kilometr albo dwa, znowu mi się przypalił bezpiecznik. I doszedłem do wniosku, że muszę mieć gdzieś zwarcie. Zaczęło się wszystko od tego, że tylne światło pozycyjne zaczęło się też przypalać. Ale po kolei, bo zacząłem od tego bezpiecznika. Na początku było tak, że światło główne, światła mijania i światła drogowe przypaliły się oba włókna, co ciekawe. Chociaż kiedy się przypaliło włókno od świateł mijania, jeździłem chwilowo na światłach drogowych i za niedługi czas to włókno od świateł drogowych też się przypaliło. Musiałem wymienić całą żarówkę. No to wymieniłem. I z tym światłem, z tą żarówką jest już spokój. Natomiast zaczęło się dziać źle ze światłem tyłu, bo ta żarówka od świateł, to są pozycyjne, tak? Świateł pozycyjnych zaczęła się przypalać i miałem tam już dwie żarówki, wykończyły mi się moje zapasy. Pojechałem sobie kupić nową żarówkę. Pomyślałem, że to może wina regulatora albo coś z tą chińską instalacją jest nie tak. Kupiłem nawet żarówkę na 24V. Myślałem, że potrzyma dłużej, ale nawet jej nie zdążyłem jeszcze założyć. Szybko doszedłem do wniosku, a w zasadzie wpadłem na pomysł, żeby pomierzyć coś, zobaczyć w tej instalacji, bo tej chińskiej instalacji mają to do siebie, że czasami lubi wystąpić jakieś zwarcie, jakiś problem. No i zobaczcie. Zdjąłem całą lampę. Są na wierzchu konektory od dwóch żarówek. Są dwie żarówki w tej oprawce. W tylnym świetle, w tylnej lampie. Na dole idą te dwa przewody. Kolor biały i czarny. I podłączyłem multimetr na szybko, na opór do 200 ohmów. I jak widać, jest opór jakieś tam niecałe 10 ohmów, czyli mała rezystancja, jest jakieś zwarcie, gdzieś jest przebicie w instalacji, no i przez to też siada to światło, to znaczy no coś jest z tą żarówką. I moim zadaniem na dzisiaj, nie wiem czy mi się to uda czy nie, jest znaleźć gdzie to zwarcie występuje. Z tego co pamiętam, jesienią jeszcze, jakoś we wrześniu, sprawdzałem już co nieco, to znaczy odłączałem regulator napięcia, odłączyłem też te przewody od iskrownika i na odłączonych elementach dalej to zwarcie występowało. Stwierdziłem, że gdzieś na tych przewodach, które idą sobie aż tam do przedniej lampy, gdzieś po drodze musi być zwarcie. Odłączając tę kostkę, na tym odcinku, który idzie odtąd do lampy, nie ma zwarcia, jest gdzieś między tym punktem a lampą, bo te przewody wszystkie idą do lampy, do stacyjki w ten sposób. I doszedłem nawet po przewodach do tej lampy, ale dalej nie zlokalizowałem tego zwarcia. I na jaki pomysł wpadłem? Jedyny pomysł, który mi przyszedł do głowy, to gdzieś albo całkiem obciąć te przewody, które idą gdzieś od
tej kostki, w którymś miejscu je przeciąć i potem pomierzyć czy z obciętymi przewodami, albo same te obcięte przewody, czy gdzieś na tym odcinku to zwarcie nie występowało, te przewody powymieniać i polutować, powymieniać i wtedy zobaczyć, czy dalej to zwarcie występuje, czy może już się udało ten problem rozwiązać. No i taki jest mój pomysł. Na dzisiaj muszę dojść po tych kabelkach, które to powinny być. Zaraz rozepnę tę kostkę. To są, o właśnie, jak tu widzicie, idą trzy przewody. Czerwony, biały, czarny. Między czarnym a białym jest gdzieś zwarcie. Sobie teraz pójdę dalej w tych przewodach i miernikiem postaram się zlokalizować, gdzie to zwiera. Ok, są pewne postępy w pracach. Tutaj porozcinałem kilka przewodów. Pomyślałem sobie tak. Te dwa przewody, między którymi jest zwarcie, żeby znaleźć to zwarcie, ja podzielę je w całej instalacji, na całej długości, na kilka odcinków. I każdy odcinek pomierzę, czy jest zwarcie. Jeśli w którymś odcinku będzie zwarcie, to w tym odcinku te przewody wymienię. I tak, tutaj w tym miejscu, gdzie jest w miarę łatwe dojście, żeby potem polutować te przewody, porozcinałem je, pomierzyłem i co ciekawe, póki co zwarcie zginęło, zniknęło, tylko nie wiem, w jaki sposób to się stało. Będę musiał jeszcze trochę prześledzić tę wiązkę. Być może jeszcze z przodu popatrzę, pomierzę. Nie wiem, czy mi się uda dzisiaj to skończyć. Jest trochę chłodno w tym garażu. Nie wiem, czy będzie mi się chciało siedzieć tyle czasu. Ale za to mogę wam pokazać coś innego. Zobaczcie. Przybyła do mnie już przed świętami przesyłka, paczka. A w przesyłce, proszę bardzo, wał. I pytanie teraz, po co mój wał do sprawnego silnika? Przesyłka wędrowała aż z USA, z Ameryki, ze Stanów. Priority Mail. Jeszcze mógłbym wam pokazać dokumenty, ale tam są wszystkie dane moje sprzedającego, to sobie pominę. A co z tym wałem? Szukałem takiego wału jakiś czas, udało się go znaleźć za jakieś około $26. Znalazłem coś takiego w Stanach za $26. To na dzisiejsze, powiedzmy, że mniej więcej teraz dolar jest po 4 zł, to będzie 100 z hakiem, taki wał. Spytałem sprzedającego, czy coś opuści mi z tej ceny. W opisie było, że wał nosi jakieś tam ślady zużycia. Wał jest z roku 81, a raczej z pojazdu, z silnika z 81 roku. No to nic dziwnego, że jakieś zużycie występuje. No ale fajnie, bo sprzedający się zgodził, opuścił mi cenę na $16, no to już wychodzi niecałe 50 zł. Tak dobrze liczę? Nie no, przesadziłem, nie niecałe 50, tylko tam 60 z hakiem, no ale to i tak fajnie. No druga sprawa, że przesyłka wyniosła mnie ponad $40. No ale ze Stanów to co się, czego się spodziewać? O proszę, produkt $16, international shipping, przesyłka międzynarodowa $41 prawie, 40,88 centów. No stety, niestety, przesyłka droga, ale ten wał musiał do mnie przywędrować aż zza oceanu. Jest to wał z Hondy C70 z wersji 12-woltowej. To jest istotne,
ponieważ ten wał musi pasować do mojego 139 FMB. 139 FMB to silnik wzorowany na silnikach Hondy, tak jak to było często przy sprzedaży takich pojazdów z takimi silnikami i były hasła typu silnik na licencji Hondy i tym podobne. No i to jest racja. Z tym, że ta licencja Hondy chodzi w tej licencji o to, w cudzysłowie licencji, bo to nie jest żadna licencja, to jest po prostu kopia. Sklonowali silnik Hondy Chińczycy, no i montowali go do pojazdów, czy tam oferowali producentom pojazdów. Ci producenci montowali te silniki. Te silniki to jest sprawdzona konstrukcja czterosuwowa, dlatego zużycie paliwa jest niewielkie, jest sprawdzona i to zużycie silnika jako takiego też jest niewielkie. I tak, szukając wału do silnika chińskiego 139 FMB, musiałem się kierować tym, żeby wał był z wersji 12V, a nie z 6V, ponieważ występowały dwa rodzaje. Pojazdy były albo z instalacją 6V, albo 12V. Różniły się głównie tym, że były inne wymiary zapłonu z tej strony, który przychodzi. Inny zapłon to inne magneto, a inne magneta sprawiają, że czop z tej strony wału jest różnej długości. Nie wiem, czy i średnicy, nie pamiętam teraz, ale pewna osoba, która zna się dobrze na tych Hondach, powiedziała mi, żebym szukał właśnie wału z takiej wersji, żeby pasował do 139 FMB. No i udało się go znaleźć. Sprzedający jeszcze zjechał trochę z ceny, dlatego się długo nie namyślałem. Kupiłem go, tym bardziej, że zgodził się, zaoferował wysyłkę do Polski, bo nie wszyscy sprzedający takie wysyłki oferują. No i proszę, jest i on. Wał z Hondy C70, rocznik 81. To też jest istotne, ponieważ dopiero od 80 roku były te Hondy w wersjach 12V. Dlatego 81 rocznik już mnie naprowadził na myśl, że pochodzi z wersji 12V. Porównałem sobie też zdjęcia wałów od wersji 12V i 6V i rzeczywiście różnią się od siebie. No dobrze, tylko po co mi ten wał i co ja tak właściwie z tym moim silnikiem planuję? Plany się pozmieniały dopiero niedawno. W zeszłym roku, latem, kiedy sobie troszkę pojeździłem tą moją Jawą, doszedłem do wniosku, że silnik ma takie dosyć dziwne wibracje i przez te wibracje różne elementy się uszkadzają. Wibracje są jednak bardzo szkodliwe, a w tych chińskich silnikach naprawdę są takie nietypowe. I pierwsza moja myśl była taka, żeby silnik w jakiś sposób usprawnić. No właśnie, pierwsze co mi przyszło do głowy to ten wał z Hondy, żeby był lepszy. No nie wiem, jak to będzie w praktyce, to się dopiero okaże. Ale zamysł jest taki, że wał z Hondy będzie lepszy i że wymienię go z tym oryginalnym, tym bardziej, że ta skrzynia biegów w moim silniku nie funkcjonuje zbyt dobrze, bo ta dwójka ciągle wyskakuje. W związku z tym i tak mnie czeka demontaż silnika i będę musiał wymienić, prawdopodobnie wymienię całą skrzynię, żeby mieć już święty spokój, a winne są prawdopodobnie kły w kołach zębatych. Dlatego też oprócz wymiany skrzyni biegów, kiedy będę miał już silnik cały w pojedynczych elementach, pomyślałem, że go jeszcze bardziej usprawnię, tak żeby wyeliminować różne niedomagania, które występują. No i przede wszystkim chciałem wyeliminować, a w zasadzie nie wyeliminować, tylko zmniejszyć do absolutnego minimum wibracje generowane przez ten silnik. Dlatego też padło na wał od Hondy.
Ale oprócz tych wibracji przyszło mi na myśl, że taki silnik mógłbym nieco podrasować i nie zatrzymam się na jakimś cylindrze 72 pojemności, a w zasadzie cylinder i pojemność zostaną takie same, czyli cylinder 39 mm, pojemność 50, a pozmieniam wszystkie inne rzeczy, tak tylko żeby usprawnić ten silnik. No i kiedy mam ten wał od Hondy, myślę, że zostanie on odchudzony na wzór wałów od firmy Takegawa albo Kitako, czyli firm, które produkują części wyczynowe albo sportowe do silników od Hondy. Silników pokroju, jeśli chodzi o budowę, no, takiego 139 FMB. No i zebrało mi się kilka różnych pomysłów. Na pewno będę trochę dłubał przy głowicy. Podłubam trochę przy wale, będzie on odchudzony. A jak bym chciał go odchudzić? Być może delikatnie na początku, tak jak go rozmontuję. Ten sworzeń stopy korbowodu na prasie go wyprasuję, tak żeby rozdzielić ten wał na pojedyncze elementy. Oczywiście na końcu będzie musiał zostać wysłany do wycentrowania, ale to już na spokojnie. Przy okazji centrowania będę miał pewność, że wał będzie dobrze wycentrowany i że z nim już raczej nie powinno być problemów. A jeśli chodzi o to odchudzanie, to kiedy będę miał już rozdzielone te połówki wału, chciałbym delikatnie zmniejszyć ich średnicę z zewnątrz i jeszcze, patrząc od tej strony, trochę pousuwać w ten sposób materiału, oczywiście symetrycznie, tak żeby nie zaburzyć, nie zakłócić wycentrowania tego wału, przepraszam, wyważenia. Dzięki temu wał będzie lżejszy. W teorii silnik powinien się lepiej wkręcać, szybciej wkręcać na obroty, a druga sprawa, mniejsza masa wirującego elementu to więcej mocy, która trafia na ostatecznie na tylne koło. No i tak, będzie nowa skrzynia, będzie wał po modyfikacjach. Oprócz tego chcę podubać przy głowicy i kilka takich mniejszych udogodnień. Nie będzie to jakiś super wyczynowy tuning, bo najlepiej byłoby się pokusić o zmianę pojemności na wyższą, ale chcę zostać przy standardowej 50. Dzisiaj wszystkiego wam nie opowiem. Na pewno jak się zabiorę za pracę, to nagram o tym materiał. Bo oprócz tego, żeby silnik usprawnić i doprowadzić go do porządku, chcę wydusić z niego nieco więcej mocy, tak żeby mimo tej niewielkiej pojemności całkiem nieźle się zbierał. No i po tym wszystkim też pewnie zobaczę, podsumuję pracę i zobaczę, jakie będą rezultaty, efekty tych wszystkich modyfikacji. No i póki co to tyle. Tej instalacji jeszcze nie skończyłem. To będę musiał skończyć kiedy indziej. Może będą bardziej dogodne warunki niż teraz w tym garażu są. Ogólnie podzieliłem tę instalację, a tam ile? 3 odcinki chyba. W każdym razie, jak takie zwarcie wykryć? Najlepiej podzielić sobie ją na kilka odcinków i każdy odcinek pomierzyć multimetrem, czy jest tam przebicie na którymś z nich, w którym miejscu występuje, i w tym miejscu wymienić te przewody, potem jeszcze raz pomierzyć i i wymienić przewody i po zwarciu, przynajmniej w teorii. Ja po czymś takim jeszcze zweryfikuję wszystko, pomierzę, czy na tych zaciskach, które idą do tylnej lampy, to zwarcie występuje i tak to będzie wyglądało. O wale już opowiadałem, zresztą dzisiaj dużo gadania, to ja już nie zanudzam. Jak będę coś robił dalej przy tej jawie, to na pewno coś nagram, ale to jest taki projekt bardziej na wiosnę. Proszę, 8000 km strzeliło, zgubiłem blachę,
Potem straciłem prąd. No i tak się zakończył sezon w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku rozpocznę go na petardzie. Tak jak trzeba. I że zakończę go lepiej niż w zeszłym roku. Dzięki. Cześć.